Moje uszanowanie, z tej strony Muad'Dib. Witam ponownie na moim kanale poświęconym projektom NFT umożliwiającym zarabianie. W dniu dzisiejszym wrócimy do projektu, który w wielu aspektach wytycza kierunki rozwoju oraz ukazuje, czym faktycznie powinno być Play to Earn. Mowa oczywiście o Axie Infinity. Dzisiejszy film jest niejako dalszym ciągiem materiału, który nagrałem 2 tygodnie temu, do obejrzenia którego serdecznie zachęcam. Wystarczy kliknąć link na górze. Aby już nie przedłużać, zapraszam. Podczas poprzedniego nagrania cena tokenu AXS wynosiła około 40 dolarów. Teraz oscyluje w granicach 80. Token SLP natomiast, który jest głównym źródłem zarobku w grze, wcześniej kosztował 18,5 centa, a w momencie tworzenia tego materiału spadł do 16,5 centa. Zanim jednak zajmiemy się moimi zarobkami w kolejnych 2 tygodniach, ważne, aby wspomnieć o jednej, aczkolwiek bardzo istotnej zmianie, która została zaimplementowana dosłownie w momencie opublikowania poprzedniego materiału. Otóż wprowadzono update, który zmniejsza o połowę dzienny przydział do wyfarmienia SLP, zarówno na przygodzie, jak i za codzienne questy. Przez to też, zamiast 150 SLP pewnych do zdobycia, mamy tylko 75 sztuk tego tokenu. Oczywiście większej ilości można dodatkowo pozyskać na arenie, walcząc z innymi graczami, ale to wymaga nie tylko dobrych akcji, ale przede wszystkim pewnych umiejętności i czasu. Jak oglądaliście poprzedni materiał, wiecie, iż na grę musiałem poświęcić około 3 do 4 godzin dziennie. Jak można się było spodziewać, przewidywania naszych ekspertów były słuszne i jak tylko podniosłem poziom moich akcji, czas ten drastycznie spadł. W tej chwili, aby uzyskać 10 zwycięstw na przygodzie, potrzebuję od 15 do 25 minut. Gorzej sprawa się ma z potyczkami PvP na arenie. Tam przeciwnik wykazuje się większą przebiegłością niż komputerowy odpowiednik i męczy się z nim od 40 do 75 minut, co daje nam w najgorszym przypadku około godziny i 40 minut intensywnej gry. Także zdecydowany progres w stosunku do tego, co było poprzednio. Reasumując. Kolejne 2 tygodnie obcowania z Axie charakteryzowały się bardzo podobną częstotliwością mojej gry jak poprzednie. Na grafice przedstawiono, jak wyglądał dzienny urobek w dniach, które odnotowywałem. Jak widać, ilość zdobytych SLP średnio oscylowała w granicach 77 sztuk. Ostatnia możliwość odebrania swoich tokenów miałem na początku miesiąca. Wtedy claimowałem 1081 sztuk. A po kolejnych 2 tygodniach 1286, co daje nam łączną ilość po miesiącu grania 2367 sztuk tokenu SLP, czyli jakieś 390 dolarów. Przypominam, że mój wkład wynosił około 0,5 ETH, co na tamten czas wynosiło jakieś 800 dolarów. Po miesiącu gry mam niemalże połowę zwrotu z inwestycji. Jeżeli ta tendencja nadal się utrzyma, za kolejny miesiąc powinienem wyjść na zero z inwestycją. I dopiero trzeci miesiąc będzie przynosił czysty zarobek. W tym miejscu jednak chcę zaznaczyć, że przymierzam się do pewnego eksperymentu. Otóż zamierzam wynająć swoje akcje osobom, które grają, nazwijmy to, zawodowo. Ciekaw jestem, jak to będzie przekładało się na zarobki. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. W razie jakichkolwiek pytań piszcie w komentarzach i łapcie mnie na mediach, do których linki są w opisie tego filmu. Jeżeli natomiast informacje zawarte w tym materiale były dla Ciebie pomocne i pozwoliły zaoszczędzić trochę czasu, zostaw proszę palucha i suba. Dodatkowo, jeżeli interesujesz się tego typu projektami, zapraszam do obejrzenia innych materiałów na moim kanale. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia.